Witajcie. Dzisiaj jedno pytanie i dwie odpowiedzi, żeby było trudniej zrozumieć. Pytanie, które dość często pojawia się w listach, mailach i standardowo na papierze, w którym winięty jest kamień, wrzucany przez moje okno, brzmi: Czy siatka tynkarska jest potrzebna przy budowie podłoża z ziemi ogrodowej? Odpowiedź pierwsza: tak. Odpowiedź druga: nie. Może najpierw krótkie wyjaśnienie, do czego ta cholerna siatka jest potrzebna. Czy wymyślił to sprzedawca siatki podtynkowej, która mu nie szła? Nie. Ta siatka idzie jak woda, więc który akwarysta to wymyślił i jaki miał w tym cel? A no nie wiem. To znaczy nie wiem, kto wymyślił, ale cel znam. Co robi się z ziemi zalanej wodą? Błoto. Ziemia sucha, kiedy się ją nadepnie, zbija się i staje się twardsza. Jeśli tą ziemię nasączymy wodą, to kalorz nam w nią wpadnie. Robi się bagno. Jeśli teraz w akwarium położymy dużą warstwę ziemi, czyli około 4-5 cm i na to małą ilość żwiru, czyli około 2 cm, to dopóki nie zalejemy tego wodą, będzie wyglądało cacy. Niestety, po wlaniu wody nastąpi proces wpadania żwiru w warstwę ziemi. Nie nastąpi to w ciągu 10 sekund, ale nastąpi. I wkrótce ziemia znajdzie się na wierzchu, a żwir pod spodem. Wiem, że czasem takie opowieści bierze się bardzo lekko, podobnie jak informacje, że słońce eksploduje i nie uratuje nas bateryjne oświetlenie, a panele słoneczne będzie można sobie w, tam wiecie gdzie wsadzić, ale niestety zarówno historia ze słońcem jak i z Ziemią i żwirem kiedyś nastąpi. Właśnie dlatego ktoś wpadł na pomysł, żeby obie te warstwy oddzielić. Nie może to być materiał nieprzepuszczalny, bo wtedy zastosowanie Ziemi traciłoby sens. Więc ktoś wpadł na pomysł, że można wykorzystać dość sztywną siatkę. Oczywiście pomysłów było wiele. Stosowano firanki, siatki od ziemniaków i tym podobne wynalazki. Aż w końcu metodą prób i błędów ktoś doszedł do wniosku, że siatka podtynkowa jest najlepszym medium oddzielającym ziemię od żwiru. Akwaryści są wyjątkowo twórczy i stosują mnóstwo własnych pomysłów w swoim hobby. Siatka zastosowana między ziemią a żwirem zapobiega procesowi zapadania się żwiru. Taka jest teoria. Praktyka pokazuje, że znacznie opóźnia ten proces. Na tyle opóźnia, że jest to dla naszego hobby absolutnie wystarczający. Jak wiadomo, ziemia jest stosowana w akwarystyce roślinnej. I to one właśnie, rośliny, są tym, co psuje nasze konstrukcje siatkowe. Po to one wypuszczają zupełnie bez sensu jakieś korzenie, które przechodzą przez siatkę, aby dostać się do ziemi. Ich raju i jadłodajni. Pali licho rośliny o słabym systemie korzeniowym. Ale takie zwartki, żabienice czy też lotosy korzeniami potrafią wyrwać silikon z pomiędzy szkła, a siatka to dla nich pryszcz. W momencie konstruowania podłoża z ziemi ogrodowej należy zadać sobie bardzo ważne pytanie, i to niekoniecznie musi być pytanie, laski z chłopaki nie płaczą. Nasze pytanie brzmi, czy będę w sposób szalony przesadzał rośliny, czy też nie. Czy będę sadził rośliny z ogromnym systemem korzeniowym, czy raczej takie, gdzie korzeni trzeba szukać z lupą. Oczywiście każdemu może się coś odwidzieć, będzie chciał zmienić wystrój akwarium pomimo tego, że deklaruje wieloletnie uprawianie tylko trzech roślin na krzyż. Mimo tego to pytanie należy zadać, bo siatka pomimo jej pozytywnej roli bywa całkiem upierdliwa. Tak więc jeśli chcemy sadzić rośliny o słabym systemie korzeniowym, rośliny trawnikowe, łodygowce, które można przycinać nie ruszając systemu korzeniowego, siatka sprawdzi się w 100%. Jeśli chcemy sadzić rośliny o obójnym systemie korzeniowym, zwartki, żabienice i tym i zamierzamy ten wystrój trzymać przez dłuższy czas, siatka też jest ok. Natomiast jeśli chcemy te same rośliny wielkokorzeniowe często przesadzać, zmieniać im miejsca itd., to siatka może nam sprawić bardzo dużo kłopotów. Duża żabienica przy próbie wyjęcia jest tak skonstruowanego podłoża, może albo stracić większość korzeni, albo nie stracić, ale wyrwie pół siatki z podłoża. Oczywiście można wycinać takie rośliny ze żwiru tuż nad siatką, ale jest to bardzo kłopotliwe. Dlatego często warto siatki nie zastosować, ale za to trzymać się niewielkiej ilości ziemi. Czyli 1-2 cm, a za to zastosować sporą ilość żwiru, czyli około 5-6 cm. To spowoduje, że ziemia przez długi czas nie wydostanie się spod żwiru. Osobiście zastosowałem siatkę w trzech akwariach, a w czwartym jest podłoże bez siatki. Także siatka to sprawa wyboru, a nie jakiś nakaz przy zakładaniu akwarium na ziemi ogrodowej. Zadajemy sobie pytanie, co sadzimy, a potem konstruujemy podłoże. Przy okazji, samo wydobycie się ziemi spod żwiru nie czyni żadnej katastrofy. Po prostu psuje estetykę zbiornika. Można usunąć taką ziemię w czasie podmiany wody. Niestety, to naruszone miejsce jest już nie do naprawienia. Najlepiej posadzić tam roślinę, która będzie długo rosła i nie będziemy przy niej grzebać. I to tyle, jeśli chodzi o sprawę siatki w konstrukcji podłoża na ziemi ogrodowej. Idę spać dalej, bo zapadłem w sen wiosennoletni.